Siemaneczko, ja jestem NadyWins, a to jest specjalny filmik, którym przekażę Ci informacje, najnowsze informacje, które dostaliśmy dzisiaj w Bluepoście, czyli w oficjalnym takim komunikacie ze strony Blizzarda na temat przyszłości Diablo 2 Resurrected oraz oczywiście Ladera. Kiedy Lader? Zapraszam do oglądania, jeżeli film się spodobał, pewnie, że mnie subskrybujesz oraz, że kliknąłeś dzwoneczek. Zapraszam także na live'y na twitch.tv/NadyWins, linki w opisie, także... Bum! Jedziemy, zaczynamy. No, dostaliśmy tego bluposta, przeanalizujemy sobie go od początku do końca. On jest w języku angielskim, ale szybko tutaj przetłumaczymy co i jak. To zacznijmy od pierwszej ważnej informacji. Następny PTR, czyli publiczny serwer testowy, jest już na horyzoncie i ma wejść do życia w przyszłym tygodniu, do tygodnia jakoś. This is expected to launch next week, czyli jakoś, no, na dniach, miejmy nadzieję. Jest to drugi PTR w całej tej linii czasowej. Pierwszy PTR mieliśmy jakieś 3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu nawet. On się zamknął. No i czekaliśmy teraz bardzo długo na kolejny. Na szczęście ostatni. Na szczęście to jest naprawdę... nawet za mocno powiedziane, bo i tak to wszystko się bardzo, bardzo mocno przeciąga. No i w każdym razie tak, mamy potwierdzone, że następny PTR wchodzi za tydzień. Na tym PTR-ze będziemy testować sobie, tak tutaj piszą, będziemy testować sobie ladder w takim sensie, że będzie przeprowadzonych parę takich prób, takich symulacji zakończenia ladera, czyli sezonu, i to jak postacie sezonowe będą transferowane do niesezonowych. Bo zawsze tak było, jest i będzie, że zaczyna się ladder, czyli nowy sezon, to jest tak jakby nowy serwer, tworzymy tam postać, zaczyna się ekonomia od nowa, dużo ludzi zaczyna grać i trwa to 4 miesiące. Będzie to trwało 4 miesiące. Po 4 miesiącach nie jest tak, że postać się kasuje, że jest wipe. Ta postać przechodzi na non-ladder. Jest to właśnie jakby osobne konto i czekamy na nowy ladder, no nie? I wszystkie przedmioty z wspólnej skrzynki, z personalnej skrzynki na wszystkich postaciach zostaną przekierowane na non-ladder. I właśnie to będziemy testować. Prawdopodobnie możemy napotkać jakieś bugowanie się przedmiotów. Nie wiem do końca, jak oni chcą to zorganizować, żeby przetransportować te itemy z Shared Stasha, z dzielonej skrzynki, ale były jakieś tam pomysły, że będzie oddzielna zakładka, która będzie tylko do wyjmowania przedmiotów i tak dalej, i tak dalej. To będziemy testować w kontekście właśnie ladera na PTR-ze. Przypominam, że to będzie za tydzień, będzie ladder na PTR-ze, czyli na serwerze testowym, nie będzie live. Niestety to wygląda troszkę inaczej i mniej więcej już możemy się spodziewać, już możemy dopuszczać, naprawdę już możemy powoli cyrklować, kiedy ten ladder wejdzie po tym, co tutaj przeczytaliśmy. Także tak, to jest to, pierwsza informacja. Następnie wejdzie parę zmian na podstawie naszego feedbacku z poprzedniego PTR-a, na podstawie, no, tych wszystkich komentarzy graczy, że na przykład tej druid summoner odstaje, tutaj ktoś tam inny odstaje, ktoś jest zbyt OP, ten Fire Paladin i tak dalej. Zobaczymy, czy będą to zmiany takie jak wcześniej, czyli coś tam zmienimy, ale nie na tyle, żeby zmieniła się jakakolwiek decyzja graczy na temat wyboru postaci, czyli praktycznie nic, czy będą to dosyć dużo twardsze decyzje tym razem, bo poprzednie zmiany były naprawdę żałosne, moim zdaniem. Więc napisali dokładnie tak: "We have some fairly notable changes that will present in the next PTR for the community, so we are looking forward to the feedback." Więc zobaczymy. Fairly notable, czyli raczej takie zauważalne. Zobaczymy, jak bardzo zauważalne. Następnie tutaj tłumaczą to, te timeliny, i to jest troszeczkę niepokojące i raczej już wielu z nas, przynajmniej ja już to przewidywałem wcześniej, kiedy nadejdzie ladder. Napisali tak: "As for the timelines on the PTR hitting live, we expect this to be the last PTR", czyli to będzie ostatni, spodziewałem się, że to będzie ostatni serwer testowy, czyli po tym serwerze testowym już nie będzie nic testowego, czekamy na ladder. I piszą tak: "Wezmą sobie, będą potrzebowali parę tygodni po PTR-ze, po skończeniu się PTR-a, żeby tutaj oczywiście odnieść się do feedbacku ludzi, naprawić kilka błędów, które muszą być naprawione,
I dopiero potem wejdzie patch 2.4, ale nie wejdzie on od razu z sezonem. Napisali: As for Ladder, we are anticipating launching that a week or two. Week or two after 2.4 hits. Więc, jeżeli co do ladera, spodziewamy się odpalenie go dopiero tydzień bądź dwa tygodnie po wejściu patcha 2.4. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście będą problemy z serwerami, więc no, tłumaczą oczywiście, że chcą zapewnić rozgrywkę fair, bo oczywiście start ladera wiąże się z wieloma rzeczami, dla zwykłych śmiertelników to jest po prostu fajna zabawa i spoko, ale są teamy, są speedruny, są na przykład jakieś wyścigi, jakieś zawody, kto szybciej coś osiągnie i są za to nagrody. I były również na samym starcie Diablo 2 Resurrected właśnie były organizowane różnego typu zawody, różnego typu jakieś eventy, w których można było wygrać na przykład jakieś Forum Golds na D2SP albo w innych stronkach cokolwiek innego. I oczywiście zostało to zrujnowane przez fatalny start gry spowodowany no, totalnym rozwalonym serwerem. Więc to będą chcieli jakby... Będą się chcieli przed tym ustrzec, no ale spowoduje to, że czas do ladera się wydłuża. Więc, więc już widzimy. Za tydzień, już szybko, jakby można już powoli spekulować, no nie? Czyli za tydzień uderza PTR. Jeszcze za chwilę, zanim przejdziemy do matematyki, bo to będzie zakończenie, przejdziemy sobie do tego, że będą oczywiście zmiany tutaj w Uber Diablo, które będziemy testowali i najprawdopodobniej chodzi im o to, o czym mówiłem w moim filmiku o Anihilusie, do którego cię odniosę, jak to będzie teraz wyglądało, czyli będzie to event globalny. Czyli będzie to event globalny i... Zobaczymy pewnie jak to, mamy sprawdzić jak to będzie działało, czy to będzie działało na wszystkich serwerach, czy będzie coś bugowało i tak dalej, i tak dalej. A propos tego eventu globalnego, jak to działa, odnoszę Cię do filmiku z Anihilusem, będzie właśnie w opisie. A więc tak, szybka matematyka. Za tydzień mamy PTR. Ostatni PTR, w którym będzie ladder i parę zmian, no nie? Ten PTR może potrwać tygodnie. Tydzień, myślę, że na pewno nie tydzień, myślę, że potrwa między 2 a 3 tygodnie. Więc już mamy końcówkę lutego teraz. Mamy 2-3 tygodnie, kończy się PTR, czyli ten serwer testowy. Mamy połowę marca. Następnie, tak jak powiedzieli, wezmą sobie po zamknięciu PTR-a, potrzebują paru tygodni, czyli moim zdaniem parę tygodni, od 1 do 3 tygodnie mniej więcej, na to, żeby wprowadzić patch 2.4 live. Czyli już jest kwiecień, lekką ręką. I następnie za 2 tygodnie, od 1 do 2 tygodni, po tym czasie wprowadzą na tym patchu, który jest już live 2.4, ladder. Czyli spokojnie możemy przypuszczać, że ladder będzie w kwietniu i ryzykowałbym nawet stwierdzeniem, że będzie to nawet coś koło połowy kwietnia. Coś koło połowy kwietnia. Także na pewno nie musicie się przejmować tym, żeby brać wolne na początku marca. Albo nawet w środku marca. Takie jest moje zdanie. Nawet z tych takich bardzo ostrożnych wyliczeń widać, że to będzie kwiecień. Co jest oczywiście żałosne i to jest jakby troszeczkę... A, nieważne. Już po prostu zagotowało, już jestem zagotowany 5000 razy. Ale myślę, że my powoli podzielamy, my wszyscy jakby czujemy podobnie. No i tyle. No i to jest przekaz, to jest update z frontu. Kolejne tutaj zmiany będą omawiane w przyszłym tygodniu. Tak jak napisali, we'll have more next week with the update on the PTR 2.4, no nie? Czyli będzie więcej o tym update'cie, będą pewnie poszczególne zmiany klas znowu, patch notes'y konkretne, rebalansy i będziemy to wszystko oczywiście omawiać na tym kanale, także zapraszam do odwiedzania i jak coś, to widzimy się na streamie o 17.00 na Twitch TV na The Wins. Tam pewnie będziemy o tym i o innych rzeczach gadać. Także miłego dzionka i uśmiechu, zwłaszcza w takich czasach, jakich nam przyszło żyć. I do zobaczycha. Pa, pa. Boom!